Chodzę na środek. Tutaj. O, tu na dywan. Mama musi mieć jakieś krzesło. O, nie. Tu jest Lucyjka. A tu Oskar. Zawołaj Mikołajowc. Mikołaj! Na uno! Czemu? Wracamy! Druga część. Dobre karty i złe. Co to grał? Ja mam na imię Artur, na nazwisko Jankiewicz. Jestem psychologiem i ojcem tej rodziny. Agnieszka Jankiewicz. Jestem mamą trójki dzieci. To jest mój najstarszy syn, Mikołaj. Mam też córkę Lucję, 5-letnią. I u nas w rodzinie zastępczej, zawodowej, specjalistycznej jest z nami od prawie 9 lat Oskar. Co robisz? Siądą koloru zielony. Zielony? Ha, nie mam zielony, mam zielony. Dobra, Lucja? Oskar, no to jest mój przyszywany brat, którego bardzo kocham i spędzam z nim dużo czasu, jak tylko mogę. I? Una! Świetnie. Super Oskar, gość jesteś. Decyzja, żeby być rodziną zastępczą, musi być rzeczywiście decyzją serca przede wszystkim. I tak jak znam dużo rodzin zastępczych, to są wszystko ludzie, którzy po prostu są dobrzy i chcą pomagać innym ludziom. W tym przypadku dzieciom, które nie mają rodzin i często mają ze sobą bardzo, bardzo trudne doświadczenia, przeżycia. I ja pamiętam chłopca w domu dziecka pod Kopcem, jak braliśmy Oskara. Tam powiedzmy miał 3-4 lata, właśnie był niepełnosprawny ruchowo i rozmawialiśmy z panią psycholog i z panią doktor, że to jest moment, kiedy one tym dzieciom wypisują skierowania do domu pomocy społecznej, bo dom dziecka się kończy tam w którymś momencie, nie wiem, czy trzecim, czwartym roku życia i trzeba je przesunąć do innej instytucji. No to są instytucje już potem na lata albo do śmierci, więc to jest bardzo przykra rzecz i tak sobie właśnie pamiętam tego chłopca i sobie myślałam, że no super było, gdyby on też mógł być w rodzinie. Oskar, ty mu daj to pudełeczko do jedzenia. Daj jedną mu rączkę. Rzuć mu tam, okej? Okay? On nie zauważy, później zje sobie. Rodzina, proszę, kochamy się. Nie wiem. Przyjaciele. Rodzina? Jakby to powiedzieć? Nie pamiętam. Bo... No ludzie. To jest rodzeństwo. Dom. To miłość. Rodzeństwo. To miłość. Że się kogoś kocha? Wszystkim. Jedność, miłość i zaufanie. To jest rodzina. Cudem. Odpowiedzialność. Podparcie. Miłość. Wszystkim i miłość. Kurczę, zapomniałem. Koniec.